Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnym odcinku, specjalnym odcinku z cyklu Kultura nie śpi. Ja nazywam się Radek Tarach, a dziś moim gościem jest znakomita aktorka teatralna, filmowa, serialowa Małgorzata Lewińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwszy raz w Ząbkowicach, w mieście Krzywej Wieży? Nie, pierwszy raz. Grałam już tutaj inne spektakle. Mhm. To zacznijmy od początku. Kiedy postawiła Pani swoje pierwsze kroki na scenie? Kiedy zakochała się Pani w teatrze? Na to się złożyło kilka zdarzeń. Właściwie dwa zdarzenia się złożyły na to, a nawet trzy. Pierwszym zdarzeniem było to, że od dziecka miałam taką łatwość. Nie byłam cudownym dzieckiem, takim, co to wszędzie się garnie, występuje, bierze udział w konkursach. Nie, poza tym to nie te czasy były. Też rodzice mnie nigdy nie pchali w takie, bo to bardzo często jest zasługa rodziców, którzy mają ambicje. Teraz jako pedagog to widzę. Natomiast ja po prostu miałam pewną łatwość i naturalność. Jak w szkole były jakieś występy, trzeba było zorganizować jakieś przedstawienie, już we wczesnych latach podstawówki, to ja zawsze byłam dość aktywna i razem z moją koleżanką z klasy, z podstawówki, wybitną aktorką Teatru Narodowego Ewą Konstancją Bułchak, zawsze razem te wszystkie szkolne jasełka i przedstawienia reżyserowałyśmy, obsadzałyśmy siebie w głównych rolach oczywiście. To nie były tylko występy, ale to również była jakaś kreacja, jakieś wymyślanie, reżyserowanie i tak dalej. Ja później w podstawówce trenowałam lekką atletykę, więc jakby się bardziej skupiłam na sporcie. I po operacji kolana zaczęłam, no, miałam naturalną przerwę w życiorysie takim sportowym. Ale w sobie miałam taką dużą potrzebę znalezienia sobie jakiegoś innego miejsca. I tym miejscem była przestrzeń artystyczna w ogóle. Zaczęłam malować. Już wcześniej lubiłam rysować i malować. Moja babcia malowała. I miałam takie, nawet zaczęłam myśleć o liceum plastycznym. No, chodziłam do muzeów, tak jakoś bardzo byłam nakręcona na sztukę w ogóle. Coś tam sobie oczywiście też podśpiewywałam. I w 8 klasie podstawówki pojechałam, będąc na nartach w Zakopanem, poszłam po raz pierwszy do teatru imienia Witkacego i po prostu oszalałam. To było jedno z pierwszych przedstawień, Calderona de la Barki, Życie jest snem. To było bardzo magiczne przedstawienie. Tam kury na żywo latały po scenie. I to był ten moment. I to był taki moment, gdzie ja po prostu pomyślałam sobie, Boże, jak ja bym chciała, to jest mój świat. Stanąć na tej scenie. Tak, tak, po prostu to jest mój świat. Czuję ten świat, czuję go, po prostu czuję go. I to nie dlatego, tak jak każda dziewczynka marzy o tym, żeby występować, być aktorką, być znaną. Nie, w ogóle nigdy nie przyświecały mi te aspekty zawodu artysty. I w tym samym okresie mniej więcej, to było to samo półrocze szkoły, maniakalnie chodziłam, byłam chyba kilkanaście razy na spektakl do Teatru Studio, na spektakl pod tytułem Opera za 3 grosze, w którym też byłam zakochana w reżyserii Grzegorzewskiego. I to też była taka, ja już czułam, że to jest to. I razem z Ewą Bułchak i jeszcze jedną koleżanką z klasy, zahaczyłyśmy się do takiego, w takim klubie przy szkole, przy naszej szkole podstawowej, do takiego kółka teatralnego, które prowadził dzisiejszy, bardzo serdecznie go pozdrawiam, dzisiejszy wybitny scenarzysta Radosław Figura, między innymi autor Magdy M. i paru jeszcze innych mecenas porady, w której też miałam przyjemność zagrać ostatnio. I Radek też nas zaraził, tam rozkręcił nas na maksa. Nawet wygrałyśmy jakiś festiwal spektaklem Karaluchy Witkacego, takim, no, mocno eksperymentalnym. No i jak na 8-klasistki, trudnym materiałem, formalnym bardzo. I ten Radek wyjechał, a podstawówka się skończyła. I tak zostałyśmy z tym takim bakcylem łykniętym i tą pasją rozgrzaną. I po wakacjach, już jak się zaczęła szkoła średnia, liceum, tata mój powiedział, że są nabory do ogniska, że są egzaminy do ogniska Machulskich przy Teatrze Ochoty w Warszawie. To jest słynne miejsce, które funkcjonuje do dziś. To jest bardzo ważne miejsce, bardzo wielu znanych artystów, nie tylko artystów, pedagogów, reżyserów, scenografów, scenarzystów, psychologów. Ognisko, Halina Machulska i Jan Machulscy założyli to ognisko z myślą o
dzieciach, które nie mogą sobie znaleźć miejsca w świecie, czyli takiej nawet troszkę trudnawej młodzieży, która szuka dla siebie jakiejś przestrzeni do rozwoju, a jednocześnie nie może sobie poradzić z emocjami. I ideą, która przyświecała pani Halinie, która była wybitnym pedagogiem, znaczy jest wybitnym pedagogiem, ideą, która jej przyświecała, była edukacja poprzez teatr. I ona nie chciała z nas tworzyć gwiazd, ona chciała z nas tworzyć ludzi teatru i przede wszystkim edukować młodzież poprzez teatr. A co potem z tej młodzieży wyjdzie, to na przykład Jowita Budnik, która gra dzisiaj bardzo dużo i była grającym dzieckiem, nie poszła potem do szkoły teatralnej, ale grała od dziecka, tak się zdarzyło. Była takim dzieckiem, które tam po prostu trafiło do serialu, będąc w ognisku. Było wśród nas bardzo wielu, mam na przykład koleżankę, przyjaciółkę, nauczycielkę, ale która nie jest tuzinkową nauczycielką, bo właśnie jest po tym ognisku, tak? Jest teatralną nauczycielką, zwariowaną, z dużą wyobraźnią i no to było niesamowite miejsce. Ja miałam też świetny rok właśnie, też byłam z Ewą Bułchak na tym roku. Piotrek Adamczyk był z nami też na roku, paru jeszcze innych kolegów aktorów, więc naprawdę fajnie. Tam to było cudowne miejsce, które nas po prostu rozwijało bez ograniczeń, bez stawiania granic takich artystycznych, a jednocześnie dawało nam bardzo duże poczucie znania swojego miejsca w hierarchii teatru, bo my jednak funkcjonowaliśmy przy zawodowym teatrze, gdzie wiedzieliśmy, że są aktorzy starsi, jak się trzeba zachowywać. Nikomu nie odbijała woda sodowa, a jak odbijała, to na bardzo krótko. Pani Halina to bardzo szybko dawała sobie z tym radę. I graliśmy, stąd odpowiedź na moje pytanie, i graliśmy w spektaklach tych również dziecięcych, ale też w spektaklach dla dorosłego widza. Często to graliśmy tak zwany ensemble albo jakieś, jak to się śmialiśmy, ciała astralne, które gdzieś tam na przykład w spektaklu Morfina się pojawiały bohaterowi jakieś zwidy narkotyczne, no to my tam też w tych zwidach graliśmy. Graliśmy chór w spektaklu Stachura, fantastycznym spektaklu tego teatru. Gdzie ten chór był jakby partnerem głównego bohatera i cały czas piosenki śpiewaliśmy razem z nimi. Praktycznie ten chór nie schodził ze sceny. Więc mogę powiedzieć, że ten debiut taki na profesjonalnej scenie z pójściem do kasy po honorarium, bo to jest jakby podobno kwintesencją zawodostwa, no to miałam w wieku lat niespełna 17, tak? Między 16 a 17 rokiem życia. A wtedy właśnie grała pani również w wielu serialach, nadal gra jedną z najbardziej znanych ról, serial Lokatorzy. Jak wspomina pani te czasy, jak telewizja, seriale, filmy, jak cała telewizja zmieniła się na przestrzeni tych 20 lat, 25 lat? Oj, bardzo się zmieniła. Aczkolwiek nie można porównywać serialu Lokatorzy do telewizji w ogóle, dlatego że to był sitcom, który... A zmienia się też poczucie humoru. Troszkę się zmienia poczucie humoru, aczkolwiek wiem, że jeszcze nadmienię i tak troszkę sprostuję, że grałam w serialu Lokatorzy, a ten ważniejszy dla mnie serial to byli Sąsiedzi, bo to była jakby kontynuacja Lokatorów, ale w Sąsiadach grałam główną rolę. I Sąsiedzi to był serial oparty na bazie sitcomu I Love Lucy, czyli takiej ikony, po prostu pierwszego pierwowzoru, jak i pierwowzoru sitcomu w ogóle. Jak to się dzisiaj mówi, ever. Ale Polacy teraz, tak mam wrażenie, że kiedyś śmialiśmy się z czegoś innego. Teraz śmiejemy się z innych rzeczy. Zmienia się to poczucie humoru w odbiorcy, widza. Czy to zauważyła to też pani, grając w serialach już? Nie było to tak dawno temu przecież. To w 2008 roku padł, 11 marca dokładnie, padł ostatni klaps na planie serialu. Więc to raptem było ile? 14 lat temu, więc to nie jest jakaś prehistoria, ale się technologie zmieniły, dlatego nie mogę tego serialu porównywać, bo on był kręcony metodą taką trochę teatralną, studyjną, bardziej jak teatr telewizji. My nie graliśmy ujęciami, myśmy grali całymi scenami, my graliśmy z publicznością do pewnego momentu. Potem technika nam wiele na to takich, nie wiele pozwoli. Tak, serialów, tak, tak. No bo na tym polega sitcom, tak, że my po prostu gramy tak jak w teatrze. Przecież to w jednym pomieszczeniu. W jednym pomieszczeniu zmieniamy tylko te scenografie, znaczy przeskakujemy z jednej scenografii w drugą. Widz ma tylko czas na takie techniczne przejście. I my graliśmy na przykład całość, tak? I to w jeden dzień powstawał jeden odcinek. Więc to naprawdę praca była bardzo ciężka, intensywna.
i bardzo trudna. To jest bardzo, sitcom jest niedocenionym, nie do końca szanowanym, chociaż uwielbiamy przyjaciół, prawda? Ale przez to, że te nasze sitcomy może były takie bardziej siermiężne technologicznie, w związku z tym, ale uwielbiane, przecież do tej pory są kiepscy, prawda? Tak, wielu Polaków nadal oglądają tak. Najstarszy odcinek. Sąsiedzi z kolei są, bo ja mam teraz, uczę pokolenia dzieci, które, bo to dzieci uwielbiały zawsze ten serial, bo on jest taki mocno slapstickowy, zwłaszcza Sąsiedzi. I te dzieci, które ja teraz uczę, też oglądają Sąsiadów, tylko że na YouTubie. Ze zniekształconym dźwiękiem niestety lekko. I ten serial, ciężko porównać sitcom do innego rodzaju komedii i poczucia humoru. Znaczy mi się wydaje, że generalnie on był przede wszystkim przeniesieniem serialu z lat 50. i 60., gdzie było w ogóle inne poczucie humoru, gdzie ono było bardziej poetyckie, tak się wyraża, a jednocześnie miało intensywne bardzo korzenie w tej Czeplinadzie, było bardzo teatralne. I na tym ten serial polegał. Dzisiaj kabarety, te programy kabaretowe w telewizji tak strasznie zdewaluowały poczucie humoru i poziom dowcipu, że to się wszystko tak... Nie chciałabym być krytyczna w tej rozmowie. No mi się to akurat nie podoba, co się stało z poczuciem humoru i co się stało z dowcipem na publicznym, że się tak wyrażę, teatralno-filmowo, scenicznym. Rozumiem. Nie podoba mi się. Rozumiem. To. A tak kończąc naszą krótką rozmowę, na jakim etapie kariery jest teraz Małgorzata Lewińska? Ja cały czas jestem na tym samym. Ja mam czasami wrażenie, że cały czas muszę coś udowadniać. Niestety taki jest czas, że... Czy to jest bardziej przygoda taka... To jest kariera, no ale jeśli sama pani mówiła o tym, że nie zależało na karierze, na tych wielkich Właśnie, jak powiem w wywiadzie, że nie zależało mi na karierze, to przestanę dostawać propozycje, bo tak to niestety funkcjonuje w naszym dzisiejszym świecie. Jak kiedyś powiedziałam, że rodzina jest dla mnie ważniejsza, no bo jakbym miała wybierać, to wiadomo, żebym wybrała dzieci, a nie karierę, ale z drugiej strony ta kariera to jest moje życie, moja praca i moja pasja i bym z niej też nigdy nie chciała zrezygnować. Jakbym nie mogła grać, to bym sobie coś innego wymyśliła, to bym reżyserowała albo to, co robię, też pracowała z ludźmi na przykład wykluczonymi, robiąc spektakle z nimi. I pracując jako edukator i pedagog, na pewno bym sobie coś znalazła. Nagrywam też audiobooki, więc jakby mam bardzo szerokie spektrum swojego działania zawodowego. Ale to tak niestety jest, że coś się powie, a potem ktoś powie, ona nie chce pracować, bo ona woli rodzinę. No więc niestety taki mamy dziwne czasy i taki dziwny też odbiór, że to wszystko jest upraszczane. Więc jest to pytanie... trudne bardzo i myślę, że po to, żeby właśnie nie upraszczać, ciężko mi jest na nie odpowiedzieć. Jestem na takim etapie kariery, że nie z własnej winy absolutnie, nigdy niczego nie rzuciłam i nie zrezygnowałam, że gdzieś tam telewizyjnie miałam powiedzmy przestój, tak? Po głównej roli w serialu, gdzie byłam po prostu non-stop, zniknęłam z ekranu. Pojawiam się teraz, owszem, teraz gram w serialu M jak miłości i tak dalej, ale miałam przerwę i teraz jakby znowu muszę wracać, a w międzyczasie zmienił się rynek, ja mam też dużo więcej lat, w tak zwanym międzyczasie zmienił się rynek, mam dużo więcej lat, ale ja cały czas pracuję, cały czas gram, mam wrażenie, że ja teraz jestem na takim etapie, jeśli chodzi o moje możliwości, o to, co umiem, o to, co potrafię zagrać i o to, co potrafię dać, jestem już bardzo daleko, aczkolwiek cały czas się uczę i cały czas pracuję i mam nadzieję, że to, co jest w środku we mnie, poza tym, że mogę to zaprezentować dzisiaj Państwu podczas spektaklu, wszystkie moje możliwości szerszej zdecydowanie publiczności też będzie miało szansę się ukazać. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem była Małgorzata Lewińska. Dziękuję bardzo.